Polska służba zdrowia kuleje. Odczuwają to i pacjenci, i lekarze. O tym, jak można ją uzdrowić, debatują przedstawiciele medycyny w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbywa się w Katowicach. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby właśnie w jednym miejscu, w takiej otwartej, niezależnej dyskusji to grono się spotkało, no bo tematów takich, które trzeba, czy zmian, których trzeba dokonać w systemie, no jest bardzo dużo. Myślę, że każdy z nas, chodząc co jakiś czas niestety do lekarza, się o tym przekonuje. Podstawowym problemem jest brak kadry medycznej. Lekarze i pielęgniarki wolą wyjeżdżać za granicę, gdzie mogą zarobić dużo więcej pieniędzy niż w kraju. Nawet jeśli ustawowe podwyżki gwarantują wzrost płac personelu medycznego, to szpitale na owe podwyżki nie do końca stać. Efektem braku odpowiedniej kadry jest zamykanie ważnych dla pacjentów oddziałów, w tym zwykle chirurgii interny czy pediatrii. Pan minister zapowiadał właśnie przed chwileczką duży rzut i duży napływ, szczególnie za wschodniej granicy. No, faktycznie jest ponad 4300 lekarzy różnych specjalizacji, którzy pracują już w naszym systemie, ale my byśmy się chcieli opierać również na naszych lekarzach. A czy tak będzie, to już czas pokaże. Szpitale czekają na dalsze kroki w związku z ustawami o jakości czy sieciach onkologicznych, których trwa procedowanie w Sejmie. Czekamy na to, w którym miejscu w tej ustawie się znajdziemy tak naprawdę. To dla dobra pacjentów. Ośrodek się rozwija, jeżeli chodzi o obszar onkologiczny, od wielu, wielu lat i przybywa nam pacjentów, dlatego te akty prawne są dla nas tak ważne. Sam minister zdrowia podczas otwarcia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zapowiedział, że planowane ustawowo zmiany nie uleczą służby zdrowia z dnia na dzień, lecz dadzą możliwości, by te zmiany z czasem implementować. Do tego, jak podkreślił, ważny jest również dialog wszystkich środowisk medycznych. Różnimy się. Mamy różne pomysły. Ale cieszę się, że cały czas ta skłonność do debaty, to ile nas jest dzisiaj na sali, to, że te problemy są bolączkami o największej skali w życiu człowieka i że będziemy o tym rozmawiali. Ale niezależnie chcę prosić wszystkich o wsparcie, o to, żeby ten aspekt jakości, który niedługo już będzie sformalizowany, stał się wyznacznikiem również w naszej pracy. Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach potrwa do 10 marca.